Jaśmin nagokwiatowy to pnącze lub też półkrzew, który bardzo często jest mylony z forsycją pospolitą. Tylko że jaśmin nagokwiatowy kwitnie przez kilka miesięcy w roku. Głównie są to miesiące zimowe, o ile zima, ciepła zima na to pozwala. Natomiast forsycja zaczyna swoje kwitnienie mniej więcej, oczywiście w zależności od panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych, od połowy marca aż do maja. Tegoroczna zima jest bardzo ciepła, dlatego też jaśmin nagokwiatowy kwitnie już od początku listopada. Z małą przerwą, mniej więcej na początku grudnia, przyszła zima i wtedy też te kwiatuszki, które są mrozoodporne do około minus 5 stopni, przemarzły. Natomiast jak widać teraz, mamy połowę stycznia, niby zima jest w pełni, chociaż jej nie widać, a jaśmin nagokwiatowy rozwinął bardzo dużo swych żółtych, uroczych kwiatuszków. Zasadniczo roślina ta jest prowadzona w formie luźnej, w formie pnącza, natomiast ja postanowiłem kilka lat temu, że u mnie będzie on przycinany w formę taką półkulistą, dlatego też, że jaśmin nagokwiatowy bardzo lubi cięcie. Zaraz po kwitnieniu skracam bardzo mocno te gałązki i później jeszcze powtarzam cięcie gdzieś w okolicach sierpnia lub też lipca. Cięcie tej rośliny powoduje, że jaśmin wytwarza więcej gałązek oraz więcej kwiatów. Dlatego też warto taką roślinę często odmładzać. Jaśmin nagokwiatowy lubi miejsca słoneczne. Oczywiście w półcieniu też urośnie, ale tych kwiatów będzie mniej. Natomiast stanowisko słoneczne przyczyni się do tego, że kwiatów po prostu będzie znacznie więcej. Przed posadzeniem wybierzmy miejsce stosunkowo zaciszne, osłonięte od mroźnych zimowych wiatrów, gdyż też ta roślina podczas bardzo surowych zim może nam troszkę podmarzać. Oczywiście wiosną, jeśli taka roślina przemarznie nam przy temperaturze poniżej minus 20 stopni, to wtedy możemy śmiało taką roślinę przyciąć i bardzo szybko wypuści ona młode pędy. Gleba najlepiej, żeby była mocno przepuszczalna. Nie lubi podmakających gleb. Natomiast jeśli chodzi o pH podłoża, w zasadzie urośnie na każdej glebie. Jeśli chodzi oczywiście o pH. Roślina ta bardzo łatwo i bardzo dobrze się ukorzenia z sadzonek zielnych. Czasami też dobrze jest, jeśli chcemy pobrać taką sadzonkę, dobrze jest gałązkę przymocować na przykład kamieniem do ziemi, przysypać delikatnie taką gałązkę ziemią i po kilku tygodniach mamy gotową, nową roślinę. Czasami też roślina ta samoistnie się ukorzenia, gdyż te gałązki po prostu po ziemi się kładą. Jaśmin nagokwiatowy posadziłem u mnie w ogrodzie 12 lat temu w kilku miejscach i od tego czasu nie zdarzyło się, aby roślina przemarzła. Natomiast kwiaty oczywiście podczas bardzo silnych mrozów, jeśli roślina rozwinie się w zimie, to niestety ulegają przemrożeniu. Jeśli zimy są chłodne, to wtedy najobfitsze kwitnienie przypada na marzec lub też kwiecień. I wtedy cała roślina jest oblepiona masą żółtych, drobnych kwiatków. Jak już wcześniej wspomniałem, tymi uroczymi kwiatuszkami podczas bardzo ciepłych zim, tak jak ma to miejsce obecnie, możemy cieszyć się przez kilka miesięcy w roku.
zapomniałem jeszcze dodać o jednej rzeczy, mianowicie, że jaśmin nagokwiatowy jest rośliną, która jest bardzo odporna na suszę.